Znów dzisiejsza sesja będzie trwała 10-15 minut i skupimy się na pomocy przy wprowadzaniu nas w tu i teraz. Za każdym razem, gdy siadasz, aby medytować, pierwszą rzeczą, którą robisz, jest uspokojenie się lub próba uspokojenia się. Co to znaczy? To znaczy, że w pełni wchodzisz całym sobą do pokoju, w którym siedzisz i pozwalasz sobie być całkowicie taką, jaką jesteś. Sprawdzasz siebie i pokój, w którym się znajdujesz. Robienie tego, takie sprawdzanie i patrzenie, jak się czujesz, jak się czuje twoje ciało, jak ty czujesz pokój, bardzo pomaga nam w otwarciu się na wyciszenie i nasze wewnętrzne światy. Więc dzisiaj będziemy używać kilku naszych zmysłów, aby być w pełni obecnymi wszędzie tam, gdzie jesteśmy, nie tylko w naszym miejscu medytacji. I chcemy być obecni zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Znajdź sobie swoją ulubioną pozycję do medytacji, w której jest ci wygodnie. Poczuj, gdzie stopy dotykają podłogi, gdzie czujesz ucisk krzesła lub maty lub materaca, na którym siedzisz. Poczuj, gdzie ci ręce spoczywają. Poczuj swoje palce. I delikatnie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, zamknij oczy. Jeżeli czujesz, że musisz się jeszcze poruszać, to zrób te ruchy, które sprawią, że poczujesz się swobodniej. Nie musisz sztywno siedzieć. Lecz pamiętaj, żeby mieć mocny tył, a miękki brzuszek. I zaczynamy, jak poprzednio, wdychać przez nos, całkowicie wypełniając płuca, a następnie wydychamy powietrze przez usta znacznie wolniej, tak jakbyśmy nadmuchiwali duży balon. Zaczynajmy.
Pięknie. Teraz zacznij normalnie oddychać. Poczuj ciało. Poczuj, jak się czują twoje płuca. Jak się czuje twój brzuszek. Zauważ, czy masz gdzieś jakieś napięte mięśnie. Jeżeli tak, to puść je, rozluźnij. I zauważ, czy może w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz, są jakieś zapachy. Nie musisz nazywać tych zapachów. Dawać im jakieś etykiety, tylko po prostu dostrzeż powietrze i zauważ, jak ono wpada przez nos. I zauważ, czy ma jakąś jakość. Na przykład, czy jest chłodne, miękkie. Czy ostre na przykład. Jak czuje się pokój wokół ciebie? Czy czujesz na przykład spokój? Czy może czujesz jakąś obecność? Lecz czy może znajdziesz jakieś towarzystwo w pokoju? Na przykład w tym, na czym siedzisz, lub w powietrzu, lub zauważysz coś w swoim otoczeniu, co może normalnie nie zostałoby zauważone. Temperatura będzie twoim towarzyszem. Jeśli zauważysz, że twój umysł traci koncentrację i nasza małpka zaczyna skakać, to zauważ to po prostu i wiesz już, że jest to naturalne i jest to częścią medytacji. Więc zauważ ten mózg skaczący jak małpka, te myśli skaczące i weź oddech, wydech. Jeżeli kiedykolwiek się zatracisz w myślach lub na przykład są jakieś dźwięki, które mogą ci przeszkadzać albo które przyciągają twoją uwagę, to możesz swój oddech lub swojego nowego wybranego towarzysza użyć jako przedmiotu medytacji. Taki dźwięk, który przeszkadza, lub za zimna temperatura, lub jakiś zapach, nie muszą być przeszkodą, tylko możesz je uwzględnić i powitać i użyć jako przedmiotu medytacji. Odwróćmy na chwilę naszą uwagę
od naszego otoczenia i zwróćmy ją ku sobie, aby zobaczyć, czy potrafimy się dostroić do centrum naszego serca. Znajdź swoje żebra, poczuj boki swojego tułowia, poczuj te boki swojego ciała. Czy wyczuwasz tam jakąkolwiek ukrytą energię? Połącz się z tym swoim źródłem energii. Zauważ, jak się teraz czujesz. Czy możesz wyczuć obecną świadomość, której może wcześniej tam nie było, zanim się na nią skoncentrowałeś? Poczuj to arytmiczne pulsowanie twojego serca i połącz się z tym źródłem energii. Jak się teraz czujesz? Czy możesz wyczuć jakąś nową obecną świadomość, której może wcześniej tam nie było, zanim stworzyłeś ten związek między sobą, swoim sercem, a pokojem, w którym siedzisz? Wiedz, że wykorzystałaś moc skupienia i uwagi i nauczyłeś się wykorzystywać pokój wokół siebie i pokój wewnątrz siebie, aby pełniej wejść w ten moment. Wszystko może być punktem skupienia do medytacji. Twoje ciało, zapachy, dźwięki. Pomaga nam nauczyć się pełniejszego dotarcia do naszego życia i do siebie samych. W obecnej chwili jesteśmy najbardziej żywi i mamy dostęp do wyższych stanów istnienia. Zacznij poruszać palcami u rąk i nóg i powoli otwórz oczy, gdy będziesz gotowy. Zauważ tą nową przestrzeń, którą sam wyrzeźbiłeś wokół siebie. Tą przestrzeń na zewnątrz swojego ciała i wewnątrz.
ciesz się tą nową przestrzenią, którą sam wyrzeźbiłeś przez następne dni i sprawdź, czy możesz użyć tych narzędzi na przykład podczas rozmowy z kimś, na kim ci zależy, czy możesz użyć swoich zmysłów, aby uważnie słuchać lub zauważyć, jak ta druga osoba może się czuć. Sprawdź, czy potrafisz zauważyć w detalu swoje otoczenie i zauważyć inaczej swoich bliskich. Stań, weź wdech i wolny wydech i zauważ świat wokół siebie i wewnątrz siebie. Dziękuję, że medytowałeś dzisiaj ze mną i cieszę się już na nasze następne spotkanie.